Poznań, niecodzienny gość żubr w okolicach Poznania. Pierwszy raz od setek lat. Na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko województwo wielkopolskie pojawił się niecodzienny gość, żubr. Zwierzę zawitało tam po raz pierwszy w historii, a pierwszy raz od setek lat znalazło się w lasach tak blisko Poznania. Dumny przybysz dotarł tam prawdopodobnie z województwa zachodniopomorskiego. Nadleśnictwa Łopuchówko zdjęciem osobnika pochwaliło się w mediach społecznościowych. Aktualnie obserwujemy naszego gościa, donoszą władze nadleśnictwa i podają, że żubr zmierza obecnie w kierunku południowym. A przybył z daleka, bo z okolic Wałcza, miasta, które leży w województwo zachodniopomorskim. To nie pierwszy raz, kiedy udało się uchwycić żubra w pobliżu Poznania. Teraz jednak jego obecność została udokumentowana najbliżej miasta. Żubr przetrwał dzięki działaniom leśników. Od ponad 90 lat w Polsce trwa program ochrony żubra. Dziś, dzięki wspólnym wysiłkom leśników i przyrodników, możemy cieszyć się największym w Polsce i na świecie stadem żubrów, zaznacza Nadleśnictwo Łopuchówko.